Cześć, nie spodziewałem się, że będę nagrywał w takiej scenerii, gdzie w sumie tak może nie być za dużo... Znaczy nie, w sumie jest jakiś cień na mojej głowie, więc tak naprawdę nie jest chyba źle. Ale jestem w miejscu, które znajduje się jedno piętro pode mną, gdzie śpię. I tak, jeśli ktoś by pytał, to jestem trochę nie w stanie. Żartuję. Nie, żartuję sobie. Żartowałem oczywiście. Jestem ogólnie w piwnicy, tak? I tutaj będę nagrywał swojego super vloga w towarzystwie lustra, które jest strasznie upierdolone. Jakie tematy dzisiaj poruszę? I ogólnie jak patrzę na swoje vlogi, to tak myślę sobie, kurwa, jakim ja człowiekiem jestem, co ja robię w ogóle w swoim życiu. Ale mi sprawia to fan. I jeśli komuś nie sprawia to fanu ogólnie oglądania mnie, to nie musi mnie oglądać, ale mi to sprawia fan, więc tak naprawdę wyjebane jajcu. Jestem sobą. Wiecie, co wam powiem? Czemu siedzę w sunglasach, kurwa, w jebanej piwnicy? Może nie będę tyle przeklinał. Tak na starcie to wiecie, co wam powiem, wesołych świąt i tak dalej. Dzisiaj jest Wielka Sobota, a ja odwalam banianę, w sumie nie wytrzymałem presji i tak dalej. Jest ogólnie wolne. I czy ja się cieszę z tych świąt? Nie, ale życzę wam wesołych świąt tak naprawdę, bo ja mam szczerze w piździe te święta. I te święta tak naprawdę przynoszą... No dobra, najem się i tak naprawdę to tyle, ale ja miałem ból. Tak naprawdę miałem ból. Wczoraj był piątek i ja ogólnie zawsze w piątek siedzę sobie do 17 i robię nadgodziny, bo pracuję od 7 do 17. Zwykle pracuję od 7 do 15, ale robię nadgodziny ze względu na to, że aktualnie nie mam presji, żeby tak naprawdę kończyć jakoś wcześniej, nie mam tak naprawdę żadnej dziewczyny, nie mam i tak dalej, więc tak naprawdę co mi zależy, żeby siedzieć sobie 10 godzin, zarobić więcej pieniędzy i w sumie tak naprawdę nie odwalić czegoś przy okazji, a ja jestem jeszcze takim człowiekiem, że jeśli mam mniej czasu, to bardziej go szanuję i tak naprawdę szkoda mi jest go zmarnować. I powiem wam, niby taka różnica pomiędzy 8 godzinami a 10 godzinami nie jest duża tak naprawdę w pracy, bo w sumie robię to samo, a tak naprawdę te 2 godziny potem to jest light. To polubiłem ostatnio swoją pracę i to powiem wam szczerze. Przestałem się tak powiedzmy obijać, że tak powiem, i bardziej zacząłem ogólnie pokazywać, że dużo umiem i tak dalej. W sumie jak na razie to dobra mi to wyszło tak naprawdę, nie będę kłamał. Mam satysfakcję ogólnie z tej pracy i co? I ją lubię po prostu, naprawdę. Ja bardzo często miałem takie ogólnie epizody w swoim życiu, że bardzo się cieszyłem z tego, że właśnie jestem geodetą i że właśnie poszedłem w takim kierunku. Dlaczego? Bo to jest w sumie zawód jak każdy inny. Tak. Niby by się wydawało, tak? No nie wiem, jednego może cieszyć, że jest mechanikiem, drugiego może cieszyć coś innego. Nie, cieszy ogólnie, że jestem geodetą. Jeśli... A wiem, że były takie osoby, które ze względu na mnie, że mnie oglądały na YouTubie i tak dalej, poszły właśnie na ten kierunek, to miło, fajnie i tak dalej, tylko nie każdy się w tym odnajdzie. Tak od siebie, jeśli mam powiedzieć, taka osoba odnajdzie się jako geodeta? Osoba, która ogarnia w 100% matmę, to przede wszystkim, w 70%, 75% geografię, fizykę w 40% i WOS w 20-30. To tak naprawdę, jeśli miałbym powiedzieć, jakie przedmioty są punktowane, to w sumie tyle. I tak naprawdę nie, angielski nie jest potrzebny tobie, żebyś był geodetą. Nie, niemiecki też nie jest ci potrzebny, religia też nie jest ci potrzebna, chemia też 10%. Może. Tak naprawdę nie, może są jakieś tam zagadnienia z chemii i tak dalej, ale tak jak mam powiedzieć ogólnie z własnej autopsji i tak dalej, to macie rzeczy, tak, jak matematyka. No w sumie to jest spoko temat. Tak naprawdę miał wyjść inny temat, ale jeśli mogę sobie poopowiadać ogólnie o moim zawodzie, a są ludzie, którzy ogólnie chcieliby, żebym opowiadał o zawodzie geodety, to tak. W jaki sposób ogólnie zostać geodetą, zapewne zapytacie. To macie tak, takie wybory jak pójść do technikum 4-letniego, w sumie teraz 5-letniego zapewne, jak w moim przypadku, uczycie się ogólnie podstaw, tak naprawdę na czym polega ogólnie geodezja, uczycie się prawa w geodezji, uczycie się na czym polegają pomiary, GPS-a się nie nauczycie zapewne, chociaż może teraz się edukacja trochę zmieniła i nauczą was, jak wygląda XXI wiek, a nawet nie XXI wiek, a po prostu 2019 rok i w jaki sposób się to dzisiaj robi. I nie będą wam gadać, że geodeta to jest... Znaczy, bo dużo ludzi ma przeświadczenie błędne, kim jest geodeta tak naprawdę. Bo to jest szczerze zawód, który trochę podupadł i nie będę kłamał. Kiedyś ten zawód był bardziej szanowany i bardziej respektowany i bardziej... Ludzie, znaczy geodeta się kojarzy ogólnie z człowiekiem na wsi, który przyjeżdża i którego upijasz, ale tak było w latach 80. U którego upijasz i on ci da parę metrów więcej i ty się z nim dogadasz, mam krostę ogólnie na czole, więc nawet nie zwracajcie na nie uwagi. I właśnie, szczerze tak właśnie często wyglądała geodezja i z tym jest kojarzona, albo z typem, który stoi przy autostradzie, czy przy drodze ogólnie.
i coś tam mierzy, tak? Albo ludzie czasem po prostu nie wiedzą tak naprawdę, czy to jest geodeta, czy to stoi policjant ogólnie z fotoradarem, bo to trochę podobnie wygląda. Także co bym mógł powiedzieć? No ogólnie tak, jak jesteście już geodetą, to mogę, że tak powiem, możecie albo pojechać w teren i robić powiedzmy takie rzeczy bardziej praktyczne, albo możecie siedzieć w biurze. Ja przeleciałem to i to. Przez rok jeździłem ogólnie po mieście, po powiecie i tak dalej i robiłem różne rzeczy i było ciekawie, tak? Teraz ogólnie mam bardziej lightową robotę, siedzę ogólnie sobie w biurze, robię takie bardziej rzeczy komputerowe. Więc powiem wam tak. A właśnie, gadałem o tych przedmiotach. Informatyka. Jeśli gardziacie informatykę, super. Bo informatyka tak bardzo wam się przyda. Tak nawet powiem szczerze, porównując siebie do takich starszych geodetów, to na przykład ja informatyki nie miałem szczerze jakoś długo, bo miałem gimnazjum. Gimnazjum mnie bardzo nauczyło tak naprawdę korzystania z jakichś powiedzmy Excela i tak dalej, ale też jego ogólnie własna powiedzmy jakaś praktyka w informatyce i tak dalej i ogarnianie wielu programów. Ale jeśli chcecie ogólnie pracować, no to Excel jest ważny. To Excel jest ogólnie programem, który możecie zdziałać naprawdę cuda, jeśli chcecie, ale też jest wiele innych programów. No, także informatyka to bym powiedział tak, że na 60%, jakbyście ogarniali, to by było spoko. Bo jest też różnica pomiędzy geodezją, a powiedzmy geoinformatyką, która też jest powiedzmy takim odłam geodezji. Bo no ogólnie jest takie przeświadczenie i ja wam powiem ogólnie tak, ja powiem wam z autopsji. Może inny geodeta powiedziałby wam coś innego. Ja w tym zawodzie już pracuję, no nie wiem, półtora roku, coś takiego, więc czy dwa, nie, coś takiego, nie wiem, tak naprawdę. Ale no mam już jakieś powiedzmy własne zdanie i jeśli mogę się z wami z nim podzielić, to dlaczego by nie? I szczerze, ten zawód mi się bardzo podoba. Tak naprawdę jak ja siedzę ogólnie, no tak, nie wiem, powiem ogólnie od siebie, tak? Rok jeździłem w terenie i robiłem takie rzeczy bardzo praktyczne, wiecie, powiem wam tak. Boże, ile ja się razy jąkam, ale nieważne. Ten zawód jest strasznie lajtowy. Jeśli chcecie ogólnie wiedzieć, to ten zawód nie jest jakimś zapierdolem. Naprawdę nie robicie w tym zawodzie jakoś bardzo dużo, nie namęczycie się. Więc to jest na pewno plus. Zarobki nie są złe, tak naprawdę bym mógł powiedzieć. Są takie powiedzmy umiarkowane, jeśli ogólnie chcecie, nie wiem, założyć własną firmę i tak dalej, no to też macie taką opcję, tak? Jednak wymogi. No na pewno musicie ogarniać takie przedmioty jak matematyka, powiedzmy trochę informatyka, jeśli będziecie siedzieć w biurze, będziecie siedzieć przy kompie. Bo też są powiedzmy takie tipy i haki, które możecie sobie skrócić pracę, tak? Tak samo jak ja jeździłem ogólnie w teren i w szkole uczyli mnie dużo rzeczy bardzo teoretycznych, to ja znając ogólnie matematykę, znając właśnie troszkę trików, takich teoretycznych, mogłem sobie troszkę pracę skrócić tak naprawdę. Ale tak mówiąc ogólnie szczerze, to geodetą mogłaby zostać osoba, która po prostu by poszła do pracy i trochę popracowała i sama by to wyłapała. Jednak są takie rzeczy, które dobrze by było wiedzieć, dobrze by było wyłapać. I dzięki temu może właśnie można odróżnić powiedzmy geodetę zaradnego od takiego, który po prostu jest, bo jest. Trochę jak z nauczycielami w sumie, chociaż może nie powinienem tak mówić. No ale nie, ten zawód mi się cholernie podoba. Nie wiem czemu. To jest zawód jak każdy inny, ale mi się podoba. Ja się w tym odnalazłem i mi się bardzo podoba. Ten zawód z mojej perspektywy jest bardzo satysfakcjonujący. Był przynajmniej bardzo satysfakcjonujący, kiedy ja mogłem zobaczyć po swoim mieście, ile tak naprawdę ja cegiełek dołożyłem do tego miasta. Bo też chciałbym... Nie zwracajcie na niego uwagi, on jest dziwny i odwala. On tu atencji szuka tak naprawdę. Weź, bo ci wyjebie, naprawdę. Przestań! Przestań, kurwa! Co ty chcesz? Muchę chcesz złapać? Dobra. Nie, bo szczerze, przez ludzi ogólnie geodeta jest kojarzony z osobą, która robi tylko i wyłącznie działki. No nie, działki to robi dealer. Geodeta to jest bardzo duże pojęcie. I w słowie geodeta możesz mieć geodetę, który zajmuje się jakimiś projektami inżynieryjskimi, czyli tak naprawdę robi jakieś powiedzmy albo remówki, albo robi kanalizację, albo tyczy wodociąg, albo inwentaryzuje budynek, albo robi cokolwiek w kopalni, bo też jest taki odłam. No to nie, może po prostu nazwijmy sobie pierwsze. To są takie projekty inżynieryjskie właśnie, jak tyczenie wodociągów, gazociągów, inwentaryzacja, aktualizacja, właśnie... Wiecie, coś takiego pod ogólnie jakieś projekty, tak? To jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe. Jest geodezja, która jest, jako drugie, jest geodezja, która jest kojarzona przez wszystkich ludzi tak naprawdę jako
sumie jedyne co robi geodeta, czyli robi działki, czyli scalenia. W sumie to nikt nie robi scaleń, podziały. Czyli właśnie rzeczy związane z działkami, czyli właśnie gruntami. Właśnie jak aktualizacja pod projekt, czyli właśnie jako każdy człowiek, który w sumie chce sobie wybudować dom, to zapewne musi zrobić aktualizację działki do mapu, jako do mapy do celów projektowych, czyli po to, żeby postawić budynek, żeby projektant zrobił mu projekt, żeby on mógł sobie postawić ten budynek. I w sumie tak naprawdę większość ludzi kojarzy to, że to jest geodeta. No niekoniecznie, bo też jest jeszcze więcej odłamów geodezji. Macie w Krakowie na przykład są profile technikum, gdzie jest geodezja jakaś w kopalniach, gdzieś tam przy Morzu Bałtyckim są jeszcze profile, gdzie geodeci zajmują się czymś na morzu i tak samo mierzą te dno i tak dalej, jakąś barometryczną czy jakąś inną metodą. I tak naprawdę ja się na tym nie znam, ja się znam na dwóch, znam się na tej inżynieryjskiej trochę i znam się ogólnie na samych gruntach i tak naprawdę tyle mógłbym powiedzieć, ale geodezja to nie jest, to jest coś tak, znaczy nie będę mówił, bo geodezja, znaczy budownictwo zawiera w sobie geodezję, a geodezja też zawiera sporo rzeczy. Ale tak naprawdę jeśli was kojarzy, znaczy powiem wam tak. Budownictwo też jest spoko sprawą. Geodezja to jest odłam tak naprawdę, ale geodezja też ma inne odłamy. Więc wiecie. Ale idąc ogólnie na geodezję, o powiem wam tak, to jest też fajna sprawa. Idąc na geodezję, nie masz ogólnie tytułu geodety. Masz, zawsze idziesz na geodezję i kartografię, więc to są powiedzmy dwa. Nie, tak naprawdę ta kartografia to jest tak, znaczy, no mapy, nie? Ale zawsze masz geodezję i kartografię, a nie tylko geodezję. Więc też w sumie warto. No to macie ogólnie takie wybory, że idziecie na geodezję albo do technikum, albo idziecie do szkoły policjalnej, albo idziecie na studia, albo idziecie sobie właśnie na inżynierkę 3,5 chyba, czy 3. Albo idziecie, chyba 3,5, albo idziecie na magisterkę 5 lat. I wiecie co wam powiem? Że tak naprawdę, niezależnie jaką drogę byście nie wybrali, to tak naprawdę praca was zweryfikuje. I to szczerze. I zweryfikuje was bardziej też ciąg do tej pracy i czy interesujecie się tym kierunkiem, czy nie poszliście powiedzmy na to z kwestii przypadku. I tak naprawdę jak ja mogę iść na studia i tak dalej, to szczerze mam prawo ogólnie poznać na takim samym poziomie geodezję, jak poznałem ją, powiedzmy, przez praktykę ogólnie. Zdałem ogólnie wszystkie egzaminy zawodowe, wszystko mi się udało. Przy egzaminach zawodowych powiem wam, że jest troszkę ciężej jak przy maturze. Ze względu na to, żeby zdać egzaminy zawodowe, praktykę musisz zdać na 75%, teorię musisz zdać na 50%, a przy geodezji masz 3 certyfikaty. A34, A35, A36. A34 od podstaw geodezji, podstawowych pomiarów wysokościowo-sytuacyjnych. Gadam głupoty pewnie, znaczy głupoty, znaczy, no to są mądre słowa, ale wy pewnie nie wiecie o co chodzi. Boże. A34 jest od podstaw i wysokościowych pomiarów. A35 jest od inżynieryjskich i tak dalej, od projektów i tak dalej. A36 jest od katastralnych, czyli granice, działki i tak dalej, scalenia, podziały i tak dalej. I w sumie zdajesz te 3 egzaminy w technikum. Masz 6 egzaminów, 3 teorie, 3 praktyki. W moim przypadku wyglądało tak, że praktyczny to był chyba tylko... Nie, praktyczne były normalne, bo wiecie, znaczy niekiedy ogólnie macie to podzielone jako teorię i praktyka, a w niektórych zawodach praktyka wygląda jak teoria, że siedzisz sobie ogólnie przy biurku i piszesz jakieś rzeczy. To tak wyglądał właśnie mój ostatni egzamin. To w sumie miałem powiedzmy 2 praktyczne i 4 teoretyczne, gdzie ten jeden praktyczny, który powinien być praktyką, to był tak naprawdę teoretyczny, bo w ogóle nie przypominał praktyki, tak? Ale no zależy, jak to możesz ogólnie nazywać, no ale wiecie o co chodzi. No i właśnie, teorię zdajesz na 50%, praktykę zdajesz na 75%, masz powiedzmy chyba 2 sesje w przeciągu roku, masz wiosennie, masz letnią i masz zimową, tak mi się wydaje, a wyniki masz jakoś przed czerwcem i koniec końców dostajesz papier, który ci się najbardziej liczy, czyli po prostu dyplom geodety. I właśnie z tym możesz podjąć ogólnie pracę. Zapewne bez tego też byś się mógł jakoś wkręcić, możliwe i tak dalej. No ale właśnie to ci daje tytuł, że jesteś technikiem, geodetą, możesz pracować, możesz zarabiać hajs. I czy ja bym polecał jakimś ludziom pracę w tym zawodzie? Bo właśnie byli ludzie, którzy jak nagrywałem Mergonem, to się po prostu o to pytali. No, powiem wam tak. Przede wszystkim to wymogi. Bo dużo, znam dużo ludzi, którzy poszli do mojego technikum i też jest nauczyciel, który właśnie w moim technikum zrezygnował ze względu na to, że ludzie poszli właśnie i musiał się użerać powiedzmy z takimi ludźmi. Nie, powiem wam tak.
Jak nie ogarniasz i nie lubisz matmy i geografii, już nie będę mówił o reszcie przedmiotach. Po prostu na to nie idź, bo się nie odnajdziesz. Nie idź na to. Jeśli lubisz matmę, znaczy, bo da się matmę lubić. I to nie jest tak, że każdy nie lubi matmę, bo są ludzie, którzy lubią tą matmę. A geografia też jest ciekawa, naprawdę. No tylko ludzie są różni, nie wiem, ja lubię matmę, geografię, powiedzmy, a ktoś inny lubi historię, której ja na przykład nie lubię, tak? Ja się w tym odnalazłem, ja bym się nie odnalazł, powiedzmy, jako prawnik możliwe. A nie wiem, ktoś inny może odnajdzie się jako prawnik, ale geodę to bym był chujowym i tak dalej. Właśnie chodzi o to, żeby znaleźć zawód, który by ci się spodobał i który cię będzie satysfakcjonował. I ty idziesz do pracy i cię ta praca cieszy. O to właśnie chodzi. Bo może lepiej iść na spawacza, może lepiej iść na mechanika, albo może iść, powiedzmy, do liceum, gdzie pójdziesz na matwiz i może będziesz chciał iść, nie wiem, na PW, na jakiś inny kierunek, a geodezja cię nie jara. Musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to są niestety takie bardzo trudne decyzje, bo człowiek w wieku 15 lat ma decydować tak naprawdę, co ma zrobić. Także, no to nie są łatwe decyzje, naprawdę. Podjęcie ogólnie decyzji w wieku 15 lat odnośnie szkoły średniej jest trudne, naprawdę. No, nie jeden dorosły człowiek tak naprawdę no nie wie, co chce w życiu, a 15-latek ma tak naprawdę zdecydować. Znaczy, to nie jest tak naprawdę tak, że ten człowiek ma zdecydować już, co robi w życiu, ale no podejmuje pewien krok i on może w tym kierunku iść. Dużo osób może się nie odnaleźć, ale może się odnaleźć, tak? Tylko, no jednak trzeba by było podjąć taką fajną decyzję. I szczerze, jeśli miałbym powiedzieć coś od siebie, to moim zdaniem technikum jest najlepszą opcją. Znaczy, no może ktoś mi zwyzywać i tak dalej, ale powiem wam tak. Macie do wyboru trzy rzeczy. Iść do zawodówki, gdzie macie zawód. I z reguły te zawody są takie, no mech. Znaczy, możesz też. Nie, powiem wam tak, no są też ludzie, którzy po zawodówce robią cash i tak dalej, nie? Masz też ogólnie opcję, żeby iść do liceum, który jest przed ksiąkiem tak naprawdę, przed studiami. Jeśli nie pójdziesz na studia, to nie masz nic. Chyba że pójdziesz na jakieś kursy i tak dalej, no to spoko, też możesz coś zrobić, tylko tak naprawdę czemu nie iść do technikum? No właśnie, masz no 4, teraz będzie 5 lat ogólnie technikum i masz tak, maturę i tak naprawdę no pójdziesz sobie ogólnie, zdasz maturę, zajebiście powiedzmy, a nie odnajdziesz się w zawodzie. No okej, stracisz ten rok, ale miałeś szansę, żeby się odnaleźć w zawodzie, więc to jest taki bilans, nie? Że masz rok więcej, ale masz też zawód i masz powiedzmy fuzję zawodówki z liceum. Tylko właśnie niektórych ludzi, znaczy powiem tak, jeśli w chuj wiesz, w 100% wiesz, że ty chcesz iść na studia i ty wiesz już, jak chcesz na jakie, powiedzmy, mniej więcej studia, to idź sobie do liceum, jakiegoś takiego jak matwiz, na przykład jak wiesz, że chcesz iść na PW, to idź sobie na matwiz. Jak chcesz ogólnie iść na biochem i pozostać lekarzem, to idź na biochem. No po technikum to tak też są, powiedzmy, jakieś technika pewnie związane z tym, ale... I powiem wam tak. Po technikum najcięższe jest ogólnie to, znaczy najcięższe, zależy w jakich zawodach, powiedzmy w geodezji ciężko jest ogólnie znaleźć, troszkę ciężko jest znaleźć ogólnie pracę. Ale znajdziesz pierwszą pracę, to już ludzie zaczną widzieć, że masz praktykę, że masz jakiś staż w zawodzie. Jeśli cię to będzie interesować i tak dalej, jeśli już będziesz miał tą pierwszą pracę, to tak naprawdę potem możesz naprawdę zgarniać dobry hajs. I tak to wygląda. Są zawody, które są ogólnie poszukiwane, powiedzmy takie jak elektryk, mechanik, no wiecie, z takimi ogólnie zawodami to nie ma problemu i naprawdę. To jest taki paradoks ogólnie XXI wieku, że po techniku możesz zarabiać naprawdę dużo lepszy hajs. Możesz iść ogólnie na studia, zrobić magisterkę 5 lat i zarabiać dwa koła, a możesz też iść do technikum, czy nawet też są ludzie po zawodówce, którzy zarabiają dużo więcej. I to jest właśnie ten paradoks XXI wieku, że tak naprawdę... Czasem, nie liczy się papier, czasem, no wiadomo, fajnie mieć ogólnie papier i tak dalej, tylko zdajcie sobie sprawę z jednego, bardzo, bardzo ważna jest praktyka, bardzo ważny jest staż w zawodzie. Ty nie możesz mieć gołego CV, nie możesz mieć, ty musisz. CV jest od tego, żebyś ty zbajerował. Wiecie, jak wyglądało moje pierwsze, powiem wam tak. Z mojego przykładu, jestem debilem, jestem kurwa debilem, naprawdę, możecie tak gadać i tak dalej, dużo osób mnie za takie uważa, ja mam wyjebane w to, ale jakoś sobie w życiu daję radę. Wiecie, jak wyglądała moja pierwsza rozmowa o pracę? Napisałem maturę. 2 dni później dzwonię do... Dzień dobry, ja słyszałem, że pan ma ogólnie ogłoszenie o pracę i tak dalej, ja właśnie pisałem maturę, skończyłem szkołę i tak dalej. Bierze mnie na rozmowę i wiecie, co ja mu mówię? No, tam nazywam się Dominik Pytlak i tak dalej, mam tyle lat i tak dalej, chuj tam, że nazwisko podaje mi, tak każdy wie. Tak się nazywam i tak dalej. I on się mnie pyta, jakie są pana słabe strony, a ja mówię.
nad pracowitość, nad punktualność. I taką sobie trochę bekę pocisnąłem, tak powiedzmy na granicy poleciałem, ale jemu się to spodobało, tak? I powiedział, witamy na pokładzie. I właśnie czasem może powiedzmy lepiej jest zaryzykować, niż powiedzmy okazać się szarą osobą. I czasem ryzyko w życiu może naprawdę się okazać. Bo tak naprawdę możesz mieć szare życie. Możesz żyć sobie z dnia na dzień. A może czasem warto podjąć ogólnie małe ryzyko i spróbować, czy ty się nie będziesz wyróżniał. Bo zależy też, ile jest kandydatów na dane stanowisko. Ale czasem może lepiej tak właśnie pośmirować troszkę. Oczywiście też na granicy. No nie powiesz, że jesteś debilem i tak dalej. Tylko jednak trochę zaintrygować. No to jest trochę podobnie jak z dziewczyną. No możesz ją zaciekawić, a możesz się okazać taką szarą osobą tak naprawdę, jak każdy inny. A to, że ogólnie pokażesz komuś i zaintrygujesz, to nie znaczy od razu, że jesteś jakiś na minus, tylko właśnie może ta zaintrygowanie iść na plus. Może gadam głupoty, może mówię to w głupi sposób, ale po prostu to przemyślcie. Ja ogólnie jestem takim człowiekiem, że bardzo dużo rzeczy, niezależnie kto by mi powiedział, czy nawet jakaś młoda osoba, to przeanalizuję. Serio, bo czasem może być ziarnko prawdy. I to naprawdę. Więc wiecie. Powiedziałem ogólnie własną historię. Znaczy własnej, znaczy mojej historii życia i tak nie znacie. Ale jeśli chodzi o pracę, to naprawdę, znaczy jeśli chodzi o zawód, jeśli chodzi o szkołę średnią, to po prostu to przemyślcie, bo to jest bardzo ważna decyzja, która może wpłynąć na wasze całe życie i możecie tego albo żałować, albo możecie się z tego cieszyć. Dlatego naprawdę, przemyślcie to. To są ważne słowa, które mówię. Przemyślcie to. Przemyślcie to parę razy, to jest młody wiek, zdaję sobie z tego sprawę. Jednakże możecie zapytać jakichś dorosłych ludzi, właśnie jak rodziców, jeśli macie starszych znajomych, to też spoko. Jednak też miejcie własny rozum i nie sugerujcie się w 100% na przykład rodzicami. Ja na przykład zrobiłem odwrotnie, jak moja mama właśnie by chciała. Moja mama chciała, żebym poszedł na biochem, mimo że ja nie lubię ani biologii, ani chemii. I poszedłbym, spoko. I może bym zmarnował sobie ogólnie trochę czasu tak naprawdę. Jednakże dzisiaj, jeśli mam patrzeć pod wpływem pracy, codziennie rano, wstaję o 6.10. Jadę sobie do pracy. Jestem w pracy 6.50. Siedzę te 10 godzin. Robię rzeczy, które mi satysfakcjonują. Może ta praca jest trochę nuda teraz i tak dalej, ale wracając ogólnie o 17.00, mam satysfakcję z tej pracy. Ja wiem, że tego czasu nie zmarnowałem, tylko tak naprawdę jestem w miejscu, w którym powinienem być. I tak naprawdę cieszę się. Bardzo się cieszę, że ja wróciłem do tego kraju i bardzo się cieszę, że ja zarabiam złotówki. Cieszę się, że tu jestem. Dobra, wiecie co, będę kończył ogólnie tego vloga. Jak chcecie, to ogólnie piszcie komentarze, może gadam głupoty i tak dalej, ale jeśli uważacie, że może czasem gadam mądrze, to bardzo się będę z tego powodu cieszył. Przesiedziałem kurwa całego vloga w tej kuchni, Boże, w tej piwnicy. Dlatego dzięki za oglądanie. Jeszcze raz, jak chcecie, to piszcie komenty i tak dalej. Wszystko czytam, często odpisuję. Także trzymajcie się z fartem. Pewnie zaraz polecę w jakiś menaż.